Będzie to banalne, jeżeli powiem, przegraliśmy 3-1 w meczu, którego nie mieliśmy prawa przegrać. KKS nie zaskoczył nas tak naprawdę niczym. Znowu na własne życzenie przy błędach tracimy bramki. No i nie ukrywam, że brakuje mi to, o czym powiedziałem chłopakom w szatni. Tego górniczego charakteru, o którym wszyscy mówili, kiedy tutaj przychodziłem. Jeżeli nie będziemy grali bez piłki tak, jak to powinno wyglądać, jeżeli nie będziemy agresywni, tylko będziemy ciągle spóźnieni, ciągle zastanawiali się, w jaki sposób mamy piłkę odzyskać, no to nie będzie dobrze. Będziemy takie mecze przegrywać. Gra w piłkę to nie jest tylko moment, kiedy tą piłkę się posiada, tylko wtedy, kiedy należy tą piłkę odzyskać. Ja bym chciał, żeby drużyna była szczególnie w fazie, kiedy tej piłki nie mamy, bardziej agresywna i odpowiedzialna. Myślę, że na wnioski przyjdzie jeszcze czas i analiza z całym sztabem w trakcie tych krótkich dni pomiędzy tymi meczami. Natomiast na gorąco myślę, że trener w wielu kwestiach jakby wyczerpał temat. Uważam, że fajnie rozpoczęliśmy ten mecz i tak naprawdę dominowaliśmy i stwarzaliśmy sobie ponownie, bo jakby to już jest słowo klucz u nas w trzecim meczu, że stwarzaliśmy sobie dużo sytuacji i mogliśmy te bramki strzelać. Nagle tracimy bramkę, podnieśliśmy się i druga połowa ponownie, można powiedzieć, na własne życzenie, tracimy sobie bramki. Myślę, że wnioskiem może być to, że drużyna w końcu musi, tak jak powiedział, wziąć to na siebie, tą odpowiedzialność i z głową do góry przyjechać tutaj na mecz pucharowy i pokazać, że mimo że to już trzeci mecz bez zwycięstwa w lidze, to warto jakby na nas stawiać i w końcu odbijemy się od tego z podwójną mocą i pokażemy, na co stać GKS. No przede wszystkim gratulacje dla zawodników, dla zespołu, bo wiedzieliśmy, że Jastrzębie, mimo tego, że też wystartowali podobnie jak my, jeśli chodzi o zdobyć punktową słabo, to wiedzieliśmy, że to jest dobry zespół, co dzisiaj wielokrotnie pokazywali. Natomiast piłka nożna to działania i ofensywne, i defensywne. My dzisiaj mieliśmy w planie to, żeby pierwszą połowę zagrać po prostu niżej troszkę, a zmianami, które mieliśmy zaplanowane w przerwie, dodać więcej jakości drużynie i ta druga połowa faktycznie w wielu momentach wyglądała dobrze. Plan na pewno zrealizowany przez zawodników, natomiast dużo, dużo, dużo pracy przed nami, jesteśmy tego świadomi. Kiedy to nieobecność w pierwszym składzie Sobola po dobrym meczu jego w Lublinie, czy była spowodowana to, że w drugiej połowie zobaczyliśmy? Planem taktycznym. Wiedzieliśmy, kogo mamy na ławce i z kogo możemy w drugiej połowie skorzystać, tak żeby podniósł jakość, tempo. Wiedzieliśmy też, że przeciwnik w drugiej połowie będzie zwyczajnie bardziej zmęczony. Trochę oddaliśmy celowo inicjatywę. Im dalej w las, tym rzadziej będziemy to robić. Natomiast dzisiaj plan był taki, żebyśmy w tej pierwszej połowie po prostu się wybronili. Przynajmniej z tej pierwszej połowy wyciągnęli remis, a w drugiej połowie ruszyli bardziej intensywnie i do tego był nam bardziej potrzebny Sobol. Trzeba sobie jasno też powiedzieć, że Hubert dołączył do nas 2 tygodnie temu, więc naturalne jest to, że w pierwszym tygodniu wyglądał fantastycznie, bo wszedł w trening z zespołem, bo cały czas jakby pracował intensywnie, natomiast teraz przychodzi mały kryzys fizyczny i to jest normalna sprawa. Ja jestem z niego zadowolony, oczywiście oczekuję tego, że w niektórych sytuacjach zachowa się jeszcze lepiej, natomiast dzisiaj dał na pewno dużo jakość. Zadam pytanie Macieja Strzak, Prawnik Kaliski. Trener gości stwierdził, że zawodnicy byli mało agresywni, że on przychodząc do tego zespołu spodziewał się takiej górniczej waleczności, on tego nie widział. Czy panowie, może pytanie do panów piłkarzy, odnieśli takie wrażenie, że rzeczywiście przeciwnik słabo naciska? Czy od razu ostrzegam, pan trener powiedział, że w wtorek mają być dużo bardziej agresywni na tą agresję liczyć? Zapraszamy we wtorek z agresją. Natomiast mówiąc poważnie,
Nie interesuje nas przeciwnik. Interesuje nas nasz zespół. Jeśli będzie grał przeciwnik bardziej agresywnie, to będziemy szukać innej broni na to. Ja dzisiaj mogę powiedzieć o charakterze Kaliskim, bo dzisiaj chłopaki naprawdę od pierwszej do ostatniej minuty pracowali, żeby ten mecz wygrać. I jesteśmy świadomi tego, że on nie był piękny, że nie był perfekcyjny, ale na końcu dzisiaj jesteśmy zwycięzcami i o to nam chodziło, bo to na pewno doda wiary w siebie wszystkim, nie tylko nam, ale również kibicom. Te trzy punkty były dla nas dzisiaj bardzo ważne. Absolutnie, to jest trener, się zgodzę. Myślę, że do każdego przeciwnika trzeba podchodzić z szacunkiem, jednak patrząc na przebieg pierwszej połowy, myślę, że to my sami do siebie mieliśmy pretensje, zawodnicy w szatni, trener też to zauważył, brakowało też wiadomo aspektów piłkarskich, natomiast z boiska sam też czułem, że to u nas brakowało tej agresji i tego doskoku. I myślę, że też przede wszystkim powinniśmy się skupić na sobie, doceniać przeciwnika, analizować go, to co robi trener, ale no, skupiać się na naszych mankamentach i to poprawiać. Będę tutaj od kilku dni i myślę, że no, wiadomo, trzeba docenić tą wygraną, ale patrząc na te moje pierwsze dni w klubie, na pewno jestem zbudowany, jak to tutaj wszystko wygląda, jaki profesjonalizm panuje w zespole. Jakie standardy wprowadza trener i myślę, że tutaj taki apel do kibiców z Kalisza i trochę cierpliwości, a myślę, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, patrząc to, jak pracujemy. Radość, trochę się czekałem po pierwsze zwycięstwo i gdzieś tam z filarów, no to nie wiem, czy filar, no jestem tu od 2,5 roku, więc trochę już pracuję na to, żeby być jednym z podstawowych zawodników. Cieszę się, że ten daje szansę. Kamil jest filarem bezwzględnie. To jest nasz podstawowy zawodnik i jeden z takich wojowników, więc to też przykład dla następnych. Tak jak Adrian dał dzisiaj przykład tego, że w trudnym momencie wziął piłkę i po prostu uderzył perfekcyjnie karnego. Po to pracujemy, po to, żeby ci chłopacy, którzy... Inaczej, po to pracujemy, żeby ci chłopacy uwierzyli w siebie i Kamil niedługo myślę, że też pójdzie tą drogą jeszcze mocniej i na następny raz, jak zadamy to pytanie, to Kamil powie tak, jestem filarem. Na pewno trzeba pochwalić wszystkich za waleczność, bo to jest punkt wyjścia w sporcie, że determinacja, żeby wygrywać pojedynki, determinacja do tego, żeby czasem zacisnąć zęby i odbudować strefę, mimo że brakuje sił. Myślę, że przegraliśmy zbyt dużo pojedynków na bokach obrony dzisiaj i brakowało czasem tam asekuracji, a czasem tego, o czym mówił Adrian, takiego agresywnego doskoku. Stąd przeciwnik był na pewno groźny, natomiast do momentu, kiedy strzeliśmy bramkę, przeciwnik oddawał strzały z 20 metrów i od tego jest Maciek Krakowiak, żeby je bronić. To robił dzisiaj. Oczywiście przeciwnik miał zbyt dużo stałych fragmentów, to bezwzględnie. A przy przewadze wzrostowej, szczególnie tego środkowego obrońcy, było nam ciężko się wybronić i w którymś momencie ta bramka padła. Natomiast co do linii obrony, chciałbym, żeby wszyscy szli drogą Bartka Kiliby, dla którego nie ma tutaj momentów, w których odpuści. Po to mamy takich chłopaków, którzy mają odpowiedni wiek, odpowiednie doświadczenie, żeby ciągnęli następnych. Liczę na to, że kolejni zawodnicy przy nim będą po prostu rośli. Trener już ma plan na wtorek, na mecz pochorowy? Czy coś, pewnie jakiś plan już był przemyślany wcześniej, ale czy ten mecz coś zmienił? Plan był taki, żeby dzisiaj wygrać i jutro zająć się odnową, regeneracją i analizą gry przeciwnika. Na pewno plan w głowie poukładany mamy. Dzisiaj kilku chłopaków, którzy weszli z ławki rezerwowych, pokazało bardzo dużą jakość i to mnie bardzo cieszy, bo zespół z tygodnia na tydzień, najpierw mieliśmy 10 zawodników, teraz mamy 15-16, którzy są już gotowi. Liczę, że za chwilę następni, którzy dostaną szansę, też pójdą tą drogą. Mamy plan, natomiast muszę go zweryfikować, jak najpierw oglądając mecz oczywiście na komputerze. Z tego co pamiętam, to był potrzebny zawodnik pewnie ściągany, chyba Adrian Cierpka jako szóstka, taki defensywny pomocnik. A to chyba jest taka potrzeba, żeby jednak ten pomocnik z przodu chyba się dzisiaj całkiem nieźle sprawdzał w takich akcjach ofensywnych. Kilka razy poszedł do przodu, jak to będzie wyglądało dalej. Czy ta drużyna już jest ułożona, czy ciągle wtedy jeszcze docierała i jeszcze będą zmiany w ustawieniu? Wiedziałbym, że jest ułożona, jakbyśmy dzisiaj wygrali z GKS-em bez żadnych problemów. Wtedy bym powiedział, że to jest ułożona drużyna. Natomiast bardzo się cieszę z tego, że ta drużyna ma ducha. To jest dla mnie kluczowe. Wszyscy pracują, zapierniczają dosłownie na treningach, żeby ten styl był. Ona nie jest jeszcze poukładana i nie ma co się tutaj czarować.
Natomiast wracając do pierwszej części pytania, w środku pomocy potrzebujemy zawodników, którzy będą pracować box to box. Tak jak dzisiaj to robił Wysokiński, tak jak robił to Adrian, jak w pierwszej połowie, w niektórych momentach Kalenik. Jeszcze dużo brakuje, żeby wszyscy naraz, jednocześnie pokazali jakość, bezwzględnie. Dzisiaj ta pierwsza połowa czasami serce mnie aż bolało, bo wiem ile potrafią zawodnicy, ale ile może też zdziałać, może złe wejście w mecz, bo czasem taka presja wewnętrzna w potrzebie tego zwycięstwa i jestem przekonany, że jeszcze trochę i będziemy zespołem, powiedzmy, dalej w budowie, ale na wyższym etapie. Dziś zwycięstwo było kluczowe i gratulacje jeszcze raz dla zespołu, bo zrobili to zgodnie z planem.